Teraz magicznie się włączył. Ja nagrywam tutaj instruktaż, jak to odpalić. Możesz się odzywać, to nie jest jakiś problem, tylko wiesz, odpalenie, które powinno trwać 10 sekund, zajęło mi prawie 2 minuty, bo ten telewizor trzeba jakoś magicznie trochę poprosić, żeby się włączył. Tak, no i ten telewizor po prostu przyciskami góra-dół, wybiera mu się kanał, z jedynki przechodzi na audio-wideo, tylko trzeba coś tam pokombinować tym włącznikiem i z włącznikiem i tymi, żeby się wzbudził. Telewizor numer 2. Do niego koniecznie potrzebny jest ten adapter i trzeba się upewnić, że przełącznik jest w kierunku napisu input. Tak widać, że jest tu napisane input. I ten adapter musi być włożony w gniazdo z kart. O, jest ono kluczowane, więc nie da się go założyć źle. Tutaj do tego cudaka mamy audio na czarnym kablu, nie można się tym sugerować. Teraz będę szukał. Paskudnie sobie to butem przytrzymam, ale nie mam trzeciej ręki. Teraz będę szukał, który jest wideo, bo wideo jest żółty. Zacznijmy od żółtego. Nowy kabel ciężko wchodzi. A, i ten telewizor ma wadę, mianowicie tu jest przełącznik zepsuty i on po podłączeniu do prądu wymaga tylko tego, żeby go wzbudzić przyciskiem od kanałów, zdaje się, one są już tutaj wytarte. I tu jest, pierwszy z lewej jest AV, czyli włączamy go, tutaj są przyciski zmiany programu po prawej stronie, a na AV przełączamy tym przyciskiem i tego włącznika nie ruszamy, bo wystarczy ten telewizor tylko podłączyć do prądu i wyłączyć go tamtym przyciskiem. No tutaj mamy, dobra, wstał, obraz jest nie taki jak ma być, więc prawdopodobnie trzeba przełączyć z audio, tak nie robimy, bo można SIDA upalić, ale dobra, to jest w takim razie wejście audio. O, ok, bo tam wyjścia wideo są dwa, jedno jest kompozyt, drugie jest sama luminancja, czyli czarno-biały obraz jest, no ale on jakimś cudem wyłapywał ten telewizor kolor z tego. Także to jest telewizor numer 3, 21 cali Sony Trinitron. Marzenie każdego, kto używał kineskopu kiedyś. On ma trzy wejścia wideo, z przodu tutaj ma cincze od razu, a z tyłu ma dwa OIRO, to jest jedna z najwyższych, o ile nie najwyższa wersja tego telewizora, tej serii 21-calowej. Tutaj widzicie, jest pierwsze wejście euro, drugie wejście euro, a ten dźwięk to tam nie wnikam, bo to będzie dźwięk stereofoniczny. On ma też stereofoniczne głośniki. Taka tylko dygresja. Tutaj mamy kolejny kabel, ale on jest akurat opisany, że tu jest wideo i tu jest wideo, więc któryś z tych dwóch będzie czarno-biały, a drugi kolorowy. Więc będę sobie musiał uciągnąć tego przewodu dosyć dużo. Dobra, i teraz tak. Tu ten telewizor jest w pełni sprawny. Możliwe, że nawet mam do niego pilota, ale nie ma w ogóle potrzeby go używać. Ten telewizor wszystko, co trzeba, ma po prostu wyprowadzone z przodu na przyciskach. No, załączył się, bo to troszeczkę mu zajęło. I tutaj przyciskiem pierwszym z lewej zmieniamy input. Serio? Nie, ten przycisk zatrybił, albo źle nacisnąłem przypadkiem. AV3. I tu jest opisane na froncie, tu jest AV3. Tu jest trójeczka. Jedynka i dwójka, jak się pojawia tutaj, to są te z tyłu. Czyli AV3 to jest przód, no i włączamy komputer. A, udało się. Jest kolorowy obraz z kabla w kolorze białym. Także tu w jednym kablu jest żółty jako wideo, w drugim czerwony, a w trzecim biały. Nie ma reguły. To taki tutorial po
uruchamianiu telewizorów. Niektórych telewizorów nie da się w ogóle bez pilota w tryb audio-wideo przełączyć, w związku z czym to nie jest taka banalna rzecz, jak mogłoby się Wam wydawać. To jest ostatni ekran. On umiera, bo tutaj świetlówki po pewnym czasie zaczynają przygasać, ale nie chcę umrzeć, że nie jest taki totalnie zapasowy. Tutaj w ogóle nie działają przyciski na froncie, nie mam do niego pilota, jak próbowałem używać uniwersalnego, to ten telewizor świruje. Ale udało mi się z nim dojść ładu składu. Jeżeli podepniemy pod niego zasilanie, to on się po prostu włącza. Zasilanie podłączamy tu. O, tu jest dziurka. Nie można też potem za bardzo ruszać tym kablem, ale pewnie będzie tak ustawione. Najpierw się zapala tam dioda na moment na czerwono, potem na niebiesko. I tu jest już ustawione, żeby on wstał. On jest ustawiony na SCART, co było też wyzwanie, żeby go przestawić na ten SCART. Więc w żadnym wypadku nie można tu naciskać przycisków, bo nie wiadomo, co się właściwie stanie. One czasem działają, ale losowo. I trzeba było po nich bardzo mocno naciskać. I chodzi o to, że tutaj jest też wejście analogowe, ale on jest ustawiony na ten SCART i chodzi to na tym SCARcie, już tego nie przestawiamy. Jest adapter wpięty i tu jest wideo. W tym przypadku czerwony kabel, no ale to tak tylko ogólnie pokazowo. Jest napisane wideo, że gdyby któryś z tych kineskopowców padł, albo był z nim jakiś problem, to jeszcze ten ekran jest jako taki backup. W tym momencie on działa w miarę poprawnie, bo te paski to nie są od komputera, od tego ekranu. Ale tak górna część potem zacznie przygasać na pewno po kilku godzinach pracy, czy tam po kilkunastu minutach. Że jeszcze raz przestrzegam, nic tutaj nie dotykać, tylko po podłączeniu zasilania on się wzbudzi sam.